Cześć! Dzisiaj ponownie zabieram Cię ze sobą na przegląd asortymentu w sklepie IKEA. Tym razem sprawdzimy, o jakich produktach prawdopodobnie nie miałeś zielonego pojęcia. Co ciekawego, oryginalnego, nieoczywistego uda się nam tam znaleźć. Partnerem kanału jest firma Brainhouse, która zajmuje się automatyką budynkową, czyli tworzy profesjonalne, inteligentne domy. Link do partnera znajdziesz oczywiście w opisie pod tym filmem. A my tymczasem idziemy już na zakupy. Pierwszą rzeczą, o której prawdopodobnie nie miałeś zielonego pojęcia, jest ten oto wielofunkcyjny stolik. Kiedy siedzisz na sofie, przysuwasz go do siebie, żeby na przykład zjeść, napić się czegoś, czy odłożyć coś na bok podczas na przykład oglądania telewizji. Natomiast kiedy jest Ci to potrzebne, możesz z łatwością zmienić go w stolik kawowy, zdejmując blat, obracając podstawę na bok, a następnie ponownie mocując ten blat przy pomocy łączników, które się pod nim znajdują. Materiałowa kieszeń to bardzo fajne miejsce do przechowywania jakichś drobiazgów, które chcesz mieć pod ręką. Stolik jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych, a jego cena to 149 zł. Czy wiedziałeś o tym, że w sklepie IKEA znajdziesz bardzo ciekawy kinkiet w nowoczesnym stylu, który ma wbudowaną, przyciemnianą żarówkę LED-ową? Ta ściemnialna lampa świetnie sprawdzi się przy nakładaniu makijażu czy też przy goleniu. Jest to bardzo wygodne urządzenie do zamontowania na przykład samodzielnie, bądź też przy lustrze po jednej i po drugiej stronie. Cena tej lampy to 229 zł. Za 10 zł znajdziesz tu także małą podstawkę na telefon komórkowy w kształcie krzesełka, który możesz ustawiać na niej w różnych pozycjach, dostosowując kąt nachylenia telefonu odpowiednio do Twoich potrzeb i też czynności, w zależności od tego, która z nich będzie dla Ciebie najwygodniejsza. W sklepie IKEA znalazłam też ładowarkę indukcyjną do 3 różnych urządzeń jednocześnie, ponieważ ładowarka ta ma 3 osobne punkty ładowania i kosztuje 179 zł. Czy wiedziałeś o tym, że znajdziesz tu także wodną, rozcieńczalną farbę o niskim połysku, odpowiednią do drewnianych i metalowych mebli? Farba ta dostępna jest w kolorze szarym, czarnym oraz białym, a jej cena to 50 zł za półlitrową puszkę. Przyznam szczerze, że byłam całkiem zdziwiona, kiedy na ekspozycji zobaczyłam kabinową walizkę na kółkach z teleskopowym uchwytem. Walizka ta ma kilka przegródek, które ułatwiają organizację i też odszukiwanie konkretnych rzeczy, a jej cena to 279 zł. W sklepie tym znajdziesz też tablicę perforowaną o wymiarach 76x56 cm do przechowywania i organizacji różnych akcesoriów gamingowych i nie tylko. Jeżeli potrzebujesz na przykład więcej miejsca, możesz połączyć kilka takich tablic ze sobą. Tablica ta kosztuje 129 zł i jest dostępna w czarnym kolorze. Udało mi się znaleźć także bardzo ładne krzesełko dziecięce, w którym w łatwy sposób możesz zmieniać jego wysokość w miarę jak dziecko rośnie, bądź też dostosowywać je do różnych stolików, ponieważ siedzisko jest mocowane na 3 poziomach wysokości. Cena tego mebla to 449 zł. Czy wiedziałeś o tym, że w IKEA znajdziesz zestaw różnych podstawowych narzędzi, które wykorzystywane są w domu? Cena tego konkretnego zestawu to 39 zł. Ten z kolei, w którym znajduje się 260 sztuk wkrętów oraz zatyczek, kosztuje 50 zł.
W dziale z akcesoriami kuchennymi znalazłam plastikowy nalewak do oleju, do octu czy też innych płynów. Ułatwia on nalewanie bez zachlapywania i chroni także zawartość, która znajduje się w butelce. Wystarczy lekko nacisnąć go, by w łatwy sposób się otworzył. Cena tego zestawu to 13 zł. Czy wiedziałeś o tym, że w sklepie IKEA znajdziesz etykiety do naklejania na słoiki czy też pojemniki z suchą żywnością? A jeżeli użyjesz na przykład na takiej etykiecie zwykłego markera, możesz zetrzeć ten tekst i użyć etykiety ponownie. W zestawie znajduje się 50 sztuk, które kosztują 10 zł. Nie masz maszyny do szycia ani talentu? Bez obaw. Ta taśma do podszywania umożliwi Ci szybkie i łatwe podwinięcie zasłon bez igły i nici. Wystarczy chwycić za żelazko, podwinąć materiał i go zaprasować. 10 metrów takiej taśmy kosztuje 15 zł. Z ciekawych rzeczy, które znajdziesz tu, są także zasłony dźwiękochłonne, wykonane z tkaniny, która redukuje echo i pogłos fal o średniej i wysokiej częstotliwości. Zasłona ta wycisza dźwięki, które spowodowane są codziennymi czynnościami, takimi jak odgłosy od naczyń czy też sztućców. Jej cena to 299 zł. Na dziale z akcesoriami łazienkowymi znalazłam też maskę na oczy w cenie 13 zł, skutecznie blokującą światło i pomagającą się zrelaksować. Bawełniana satyna po jej wewnętrznej stronie jest chłodna i kojąca dla skóry. Maskę tę możesz zabrać ze sobą w podróż i oczywiście korzystać z niej także w domu. Innym bardzo ciekawym akcesorium jest opaska na włosy z nylonowym zapięciem, którą możesz wykorzystywać podczas codziennej pielęgnacji skóry twarzy. Opaska kosztuje 8 zł. Czy wiedziałeś o tym, że w IKEA znajdziesz specjalne ręczniki do zawijania włosów, które mają elastyczne zapięcie na pętelkę, a dzięki mieszance naturalnych i też niebarwionych materiałów, bawełny oraz wiskozy, są one lekkie, miękkie i bardzo chłonne? Ręcznik ten kosztuje 16 zł. Z rzeczy, o których istnieniu prawdopodobnie nie miałeś pojęcia, jest ta magnetyczna, czarna tablica na notatki, na której możesz pisać kredą oraz flamastrami. Możesz do niej także przypinać notatki, papiery czy też jakieś inne rzeczy, o których trzeba pamiętać, bądź też które należy kontrolować. Świetnie sprawdzi się na przykład w kuchni, w korytarzu albo też w pokoju dziecięcym. Cena tej tablicy to 50 zł. Ten mały podręczny przyrząd to szczotka do czyszczenia ubrań, która przychodzi na ratunek, kiedy kłaczki, włosy czy jakieś paprochy przyklejają się do Twojej odzieży. Jest ona mała, czyści błyskawicznie i może być używana wielokrotnie. Dla mnie jest to genialna rzecz do damskiej torebki, która kosztuje 10 zł. Ten organizer na buty za 13 zł pasuje do wielu rodzajów obuwia, wyższych oraz niższych, dlatego że górną półkę można ustawiać na trzech różnych wysokościach. Ten gadżet pomoże Ci w przechowywaniu Twojej kolekcji i zaoszczędzeniu miejsca w przedpokoju w swojej szafie. Koniec plątaniny kabli przy biurku. Ta maskownica w białym kolorze, która kosztuje 50 zł, pomoże Ci w utrzymaniu porządku na Twoim biurku dzięki kanałowi, do którego możesz te kable włożyć. W sklepie IKEA udało mi się znaleźć dekoracyjny panel dźwiękochłonny, który tłumi ogólny poziom dźwięku w pomieszczeniu. Możesz panelami tymi udekorować ścianę, montując je tak jak chcesz, żeby stworzyć na niej różne wzory. Cena takiego panela to 179 zł. Z tego rozwiązania z pewnością ucieszy się każdy rodzic, a jest to komplet narożnych ochraniaczy w cenie 20 zł, które zabezpieczą ostre ranty, zmniejszając tym samym ryzyko zranienia się przez Twoje dziecko. Czy wiedziałeś o tym, że w sklepie tym znajdziesz także nożyce do ziół, które kosztują 20 zł?
Od dziś nie musisz kupować co chwila nowych baterii. Możesz do tego użyć ładowarki na 4 akumulatory, która kosztuje 65 zł, obniżając tym samym koszty oraz ilość odpadów. Urządzenie to jest bardzo proste w obsłudze, bo wystarczy włożyć do niego akumulatorki i podłączyć bezpośrednio do gniazdka. W IKEA znajdziesz też palmę do domu, czyli karłatkę niską. Gatunek wiecznie zielonej rośliny, która wprowadzi do Twojego wnętrza bądź też do Twojego ogrodu nieco egzotycznego charakteru. Roślina ta kosztuje 129 zł. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiłeś, o kliknięciu przycisku dzwoneczka, by być na bieżąco ze wszystkimi nowościami oraz łapce w górę pod tym filmem. Z góry oczywiście bardzo Ci dziękuję za Twoje wsparcie. My oczywiście jak zwykle widzimy się już w przyszły piątek o 19:30. Tymczasem trzymaj się ciepło, do zobaczenia, cześć!